Szanowni Państwo, dzisiaj chciałbym opowiedzieć trochę o fotografii w regionie w trudnych latach 80. Musimy uściśleć na początku daty. Otóż formalnie rok 1980 należy jeszcze do poprzedniej dekady. Nowa dekada miałaby się zacząć od 1 stycznia 1981 roku. Ale ważniejszym wydarzeniem politycznym, społecznym, które się zdarzyło w tym czasie, była ogólnopolska fala strajkowa, która zaczęła się w sierpniu 1980 roku strajkami na wybrzeżu w stoczni imieniem Włodzimierza Lenina, bo tak się wówczas Stocznia Gdańska nazywała. Wytworzyła się taka sytuacja, że pojawiła się niemała ilość wystaw pokazujących to, co się działo na ulicy, bo tego oczywiście oficjalna propaganda nie pokazywała. I może ja tutaj pokażę, jak to wyglądało w Toruniu. Więc mamy wrzesień 1980 roku. I marsz protestacyjny pod hasłem uwolnić więźniów politycznych. Ten marsz protestacyjny zorganizowany był przez Ruch Młodej Polski i on przeszedł od placu Artylerzysty do pomnika Mikołaja Kopernika na Rynku Staromiejskim. Przyszły właśnie lata 80. i ludzie nabrali odwagi, zwłaszcza młodzi ludzie. Dwór Artusa w Toruniu, strajk NZS, czyli Niezależnego Związku Studentów w Toruniu, wyglądał tak. Przyszli młodzi ludzie, żeby zastrajkować, ponieważ zrobiła się już późna nocka, zabrali z sobą śpiwory, zabrali z sobą materace gumowe, bo przecież innych nie było, koce i wszyscy razem zalegli w sali, w której odbywały się zajęcia z filozofii. To też pamiętam. Proszę, a to jest na murze Kolegium Majus w Toruniu, przy fosie staromiejskiej. Taki starszy pan, który jest żywcem wyjęty z lat 50., ogląda plakaty wywieszone przez studentów Wydziału Humanistycznego. No, humaniści, a więc dużo tekstu, bardzo mało jakichś znaków graficznych. Ta nadzieja, która się wiązała z tym, że Polska będzie mogła wyglądać inaczej, spowodowała to, że ludzie zaczęli coraz odważniej wychodzić na ulicę. Tu jest manifestacja, która odbyła się w 1981 roku na Rynku Staromiejskim. Tych ludzi było tylu, że cały rynek staromiejski był szczelnie wypełniony osoba przy osobie, tak jak właśnie jak widać na tym zdjęciu. Prawdopodobnie ostatni raz tylu mieszkańców Torunia razem widziano w roku 1920 podczas przyjazdu generała Hallera. Zdarzały się też takie sytuacje, że ponieważ cenzura pochowała się po kątach, że młodzi ludzie sami robili akcje, robili happeningi, instalacje. Tu jest grupa RH+, do której ja należałem, która zrobiła na podwórku małej galerii fotografii przy ulicy Podmurnej 5 w Toruniu taką instalację pod tytułem Pomnik znanego krytyka. Otóż ten znany krytyk to jest fotografia inscenizowana, to znaczy to ja ubrałem się w ten strój, sfotografowaliśmy główkę pana na ulicy Szerokiej, zmontowaliśmy to razem, nasz nauczyciel, starszy kolega Andrzej Różycki dodał butelkę piwka bydgoskiego i było bardzo, bardzo fajnie. To wszystko trwało, ta euforia trwała bardzo krótko. Nadszedł dzień 13 grudnia 1981 roku, gdzie
ta polska wolność się skończyła. Tu pokazuję pracę, która aktualnie znajduje się w CSW w Toruniu, Jacka Kryszkowskiego, który emocjonalnie, zresztą to był człowiek bardzo emocjonalny, chuligan sztuki, emocjonalnie bardzo odczuł to, tą datę 13 grudnia 1981 roku. Metaforycznie, symbolicznie utworzył taką trumienkę, jak trumienka dziecięca, w której schował swoje dziecięce marzenia. Natomiast u nas, na naszym obszarze, to jest powszechnie znane zdjęcie Chrisa Niedenthala, najczęściej publikowane zdjęcie ze stanu wojennego. W Warszawie przed kinem stanął Scott, pojazd opancerzony Scott, wojskowi w zimowych mundurach, a nad nimi reklama wspaniałego filmu, jednego z najlepszych filmów świata, Francisa Coppoli, Czas apokalipsy. I to zdjęcie symbolizuje ówczesne przerażenie, bo inaczej to nie można określić. I oczywiście w związku z tym niektórzy nasi rodzimi artyści zareagowali emocjonalnie na wprowadzenie stanu wojennego. I było oczywiście, to jest Michał Kokot, ja już o jego pracach mówiłem, więc tylko teraz pokazuję. Oczywiste, że tych zdjęć czy tych prac nie można było wtedy pokazywać w obiegu oficjalnym. Żaden z prowadzących galerie oficjalne by się nie zgodził na pokazywanie takichże prac. Te prace można było sobie obejrzeć w domu prywatnym w Osieku nad Wisłą, w domu prywatnym Michała Kokota, który zarazem był jego pracownią. O niektórych osobach, które w tym czasie fotografowały, robiły reportaże z jawnej działalności podziemnych struktur Solidarności, bo taki marsz 1 maja bulwarami był jawną manifestacją, mimo że nie trzeba było niczego krzyczeć z trybuny. Był wtedy młody chłopak, uczeń 5. liceum w Toruniu, Artur Wiśniewski, o którego działaniach nie wiedziała nawet jego mama. Dopiero jak w okresie późniejszym, znaczy w 1983 roku, przyszli do jej mieszkania smutni panowie, przetrząsnęli to mieszkanie, szukając ulotek i różnych innych rzeczy, gdy jej syn był aresztowany, dowiedziała się o działalności podziemnej swojego syna. Ta książka, którą on trzyma w ręku, została wydana rok temu, na 40-lecie Solidarności, czyli wybuchu stanu wojennego. Takich ludzi, którzy w tym czasie fotografowali wypadki bardzo ważne w historii Polski, było znacznie więcej. Rzadko który z nich mógł, tak jak Michał Kokot, powiedzieć, że jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Jerzy Kośnik twierdził nawet, że tylko sześciu członków Związku Polskich Artystów Fotografików fotografowało to, co się działo po stanie wojennym. A działy się rzeczy okropne, okrutne. Ludzie ginęli, ludzie umierali. Niemniej już od początku lat 80., od tego sierpnia 80. roku, wytworzyły się dwa obiegi sztuki fotografii. To jest nowe zjawisko. Dwa obiegi sztuki fotografii w Polsce. Jeden obieg oficjalny, w oficjalnie działających galeriach fotograficznych i galeriach sztuki, a drugi obieg, który był obiegiem początkowo zupełnie utajnionym, odbywającym się w mieszkaniach prywatnych. Potem zaistniała taka forma jak sztuka przy kościele, gdzie kościół udostępnił pomieszczenia, które mogły służyć za galerię. Obok tego ta działalność oficjalna, gdyż trudno to rozumieć inaczej jak to, że artyści fotograficy chcieli działać. Musieli gdzieś zarabiać pieniążki, żeby żyć. I w związku z tym robili to w oficjalnie istniejących galeriach, między innymi małej galerii fotografii w Toruniu. Członkowie oddziału bydgoskiego wówczas, potem toruńsko-bydgoskiego, robili takie prace. To jest cykl prac Michała Kokota, mieszkającego pod Toruniem w Osieku nad Wisłą, który wróży nam apokalipsę. Mianowicie wróży nam to, że 23 sierpnia
2025 roku zdarzy się w Toruniu coś strasznego. Wyraźnie pisze, że to jest apokalipsa na stan wojenny w Polsce. No nie powiesił żadnego z winowajców, tylko nasz wspaniały, spiżowy Mikołaj Kopernik, który jest na rynku staromiejskim, ma coś w rodzaju pętli, którą ktoś zawiesił mu na szyi. Ale takie postępowanie, jak postępowanie Michała, należało do rzadkości. Pozostali członkowie okręgu funkcjonowali w obiegu oficjalnym. Funkcjonowali skupieni wokół małej galerii fotografii przy ulicy Podmurnej 5 w Toruniu. W tejże małej galerii fotografii rozpoczął swoją działalność Uniwersytet dla fotografików już w 1982 roku. Mianowicie to było czteroletnie seminarium dla kandydatów ubiegających się o członkostwo związku. Co miesiąc kandydaci spotykali się z Olgierdem Gałdyńskim, przedstawiali prace na zadany temat, które mogły zostać przyjęte, mogły zostać odrzucone, które były opatrzone pewnymi uwagami. Myśmy uważali, że te uwagi są bardzo nam potrzebne. Po pewnym czasie okazywało się, że te uwagi pochodzą od człowieka żyjącego w innej estetyce. Niemniej ta grupa pięciu początkowo osób spotykała się regularnie i regularnie wystawiała również w małej galerii fotografii. Taki plakat wystawy z 1984 roku, gdzie pokazano pracę osób ubiegających się o członkostwo związku wtedy. Jak widzicie, no jak możecie się zorientować po zdjęciach, tematyka tych prac jest absolutnie różna. Są to zdjęcia czarno-białe, od krajobrazu poprzez rajdy motocrossowe, po zwierzęta. Wystawa cieszyła się nawet niemałym zainteresowaniem. Otóż to jest pan Gałdyński z adeptami. Mnie na tym zdjęciu nie ma, ponieważ jestem w tym czasie w mundurze podchorążego rezerwy w wojsku. No niestety taki epizod też musiałem zaliczyć. To jest po kolei pan Dąbrowski z Bydgoszczy. Klasyczny fotografik, który fotografuje do dzisiaj. To jest Marek Czarnecki, inżynier elektronik, który dzisiaj z powodzeniem uprawia fotografię użytkową. Ale i nie tylko użytkową. Tadeusz Krawiec, który uprawiał klasyczną fotografię, no nieżyjący już chłopak, szkoda go bardzo. Ten młodzieniec z czarną brodą w okularach to jest Andrzej Maziec, o którym już mówiłem. Tu jest pan Olgierd Gałdyński, Witek Jurkiewicz i fotografia socjologiczna. Taki termin wymyślono w latach 70. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że fotografia, ta się powinna nazywać fotografia społeczna. Może ja pokażę kilka zdjęć Witka. Otóż to była fotografia, która była zaangażowana w obrazowanie codzienności polskiej, która na zewnątrz może była szara, ale przecież ludzie się realizowali w tych latach 80. Wykonywali ciężkie prace. Tutaj kobieta ciągnie wózek, na którym jest kosa. To są zajęcia dla mężczyzny. Mężczyźni w tym czasie właśnie siedzą przy suto zastawionym stole. Albo też działeczka, jakiś domek, który wygląda jak kiosk ruchu. I pan sobie zbudował basen. No co, to jest jego działeczka, to mu wolno. I sobie pływał w basenie. Otóż tego typu zdjęcia robił Witek Jurkiewicz. Po latach te zdjęcia nic nie tracą na swojej wartości. Teraz wrócę do naszych panów. Obok Witka Jurkiewicza stoi Stanisław Domański. Człowiek, który przejawiał zainteresowania ścisłe, zanim zajął się fotografią. Ta fotografia go wchłonęła. Wyemigrował najpierw do Danii, z Danii do Szwecji. W Szwecji pracował w najnowocześniejszym zakładzie fotografii barwnej. Potem wyemigrował do Austrii, gdzie osiadł. Obecnie mieszka w Wiedniu. Z tyłu za nim jest bardzo ciekawy fotografik z Bydgoszczy, Stanisław Wasilewski, który również uprawiał fotografię klasyczną, czarno-białą, ale uprawiał też serigrafię. Robił bardzo, bardzo wiele fajnych rzeczy. Może ja pokażę tylko jego cykl poświęcony
poświęcony Toruniowi. Są zdjęcia robione o świcie, przedstawiające łachy wiślane. Obok Stacha Wasilewskiego stoi Marek Zalewski. Nikt jeszcze w tym czasie z nas nie wiedział, że grupa Łódź-Kaliska będzie taka obrazobórcza. Marek Zalewski już obrazobórcą, takim chuliganem w sztuce był w latach 70. i właśnie tutaj pokażę wam dowód. W 1976 roku, we wrześniu, ukazała się notatka ze zdjęciem Marka Zalewskiego, sygnowana AK. To jest Andrzej Kamiński, nasz wspaniały, starszy kolega. Grupa RH+ przedstawiła taką pracę przestrzenną, łóżko złożone ze zdjęć i jeżeli się spojrzało pod to łóżko od dołu, to właśnie można było zobaczyć przedarte prześcieradło i przez to przedarte prześcieradło no taki element albo część ciała męskiego zresztą. Nie wszystkim, pokazuję te zdjęcia dlatego, że nie wszystkim z tych młodych ludzi podobało się taki sposób eksponowania, taki sposób myślenia fotografii. Na pewno nie podobał się Markowi Zalewskiemu, który w latach 80. wyemigrował do Berlina i tam zmarł na progu XXI wieku. To jedna z form działalności oficjalnej. Drugą z form działalności było organizowanie wystaw w Małej Galerii Fotografii w Toruniu. I w tejże galerii pokazano najwybitniejszych twórców polskich drugiej połowy XX wieku. I tutaj może pokażę obrazy reliefowe, bo tak by trzeba było je nazwać, coś pośredniego między zdjęciem, obrazem olejnym, a płaskorzeźbą, które w tym czasie robił Bronisław Szlaps z Poznania. Zresztą postać bardzo ważna w historii fotografii polskiej. Pokazywano również w tym czasie pracę wybitnych fotografów związanych z Toruniem. I tu mamy otwarcie wystawy Jerzego Dygasiewicza, związanego z Toruniem, bo swoją karierę artysty fotografika on zaczął właśnie od tego, że został członkiem okręgu bydgoskiego, Związku Polskich Artystów Fotografików. Potem udał się do Trójmiasta, pracował w Państwowej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdyni Orłowie, nie tracąc kontaktów z, jak my myślę, że też i z Toruniem, i wykonywał najróżniejsze zdjęcia w technice czarno-białej, w technice barwnej. Pokazał zdjęcia z Torunia, pokazał zdjęcia z Gdańska, pokazał pejzaże polskie. O, tu jest pani Nina Gardzielewska, tu jest pan Dygasiewicz, a tutaj Stach Domański. Jednocześnie okręg toruńsko-bydgoski zrealizował plener fotograficzny. Początkowo miała być to jednorazowa impreza związana z 750-leciem miasta Torunia, ale ona spełniła oczekiwania tych, którzy dawali pieniążki na ten plener, czyli Wydziału Kultury ówczesnego, i postanowiono ten plener kontynuować dalej. W tym czasie w Toruniu pojawiała się cała plejada artystów fotografików, członków ZPAF. Tu jest Paweł Pierściński, Edward Hartwig. Popatrzcie, tu mamy piękne zdjęcie. Piękne zdjęcie grupowe na Zamku Krzyżackim. Podczas trwania pleneru pośrodku stoi komisarz pleneru, którym jest Czesław Kuchta. Obok niego pani Nina Gardzielewska z zabytkowym aparatem mieszkowym. Panowie mają oczywiście aparaty, przeważnie są to pentakony, ale nie tylko. Zdarzają się również Kijewy 88 produkcji sowieckiej, ale też i sprzęt zachodnich, czyli sprzęt japoński. To było w jakimś sensie celebrowanie fotografii artystycznej w sposób taki, do jakiego przywykli. Czyli oczywiście galeria BWA, zdjęcia porozwieszane na ścianach, ustawiane na takich koziołkach.
jakby się nic nie działo w tych latach 80., jakby w dalszym ciągu trwała tak zwana paranormalność. Byli też artyści, którzy wystawiali w zupełnie nieoczekiwanych miejscach, czyli poza galerią. Na przykład Michał Kokot w szkole jednej ze szkół podstawowych na Rubinkowie pokazał swoje prace przedstawiające dzieci. Mimo że wystawka niewielka, ale naprawdę bardzo łapiąca za serducho. W mojej galerii fotografii pojawił się pan Marian Kucharski z Poznania, autor znakomitych fotomontaży, jak sami widzicie, wielkoformatowych, wielkości plakatu. Często mówiono o nim jako o autorze plakatów fotograficznych. Poświęcone są przeważnie doświadczeniom odczuwanym przez twórcę z powodu wojny. Były nazwiska bardzo ważne, nazwiska Stefana Wojneckiego, który ci panowie już wcześniej dali się poznać jako znakomici fotograficy, a to tą pierwszą połowę lat 80., bo to jest 84. rok, poświęcili opracowywaniu, dopracowywaniu, uszczegóławianiu swoich teorii fotografii. Tu mamy pana Wojneckiego, Zdzisława Orłowskiego, również z Poznania w 85. roku, czy też Polaka żyjącego, mieszkającego wówczas w Paryżu, a tak w zasadzie obywatela świata, Krzysztofa Bruszkowskiego i jego słynną barierkę. Ja muszę dokonać pewnego skrótu, więc w związku z tym nie będę uszczegóławiał. I w roku 86, w tym samym roku, to była decyzja pani Niny, odbyła się akcja fotograficznych, dzieł fotograficznych przed rynkiem, znaczy na rynku staromiejskim, przed ratuszem. Dochód był przeznaczony na odnowę toruńskich zabytków. I rok 1986, już grudzień, 25-lecie grupy 061, było okazją do spotkania się po latach w prawie pełnym składzie członków toruńskiej studenckiej grupy fotograficznej 061. I tak mamy tutaj od lewej Józefa Robakowskiego, Antoniego Mikołajczyka, Michała Kokota, Jerzego Wardaka, Huberta Czechowskiego, Jana Siennika, Wiesława Wojciuranisa, Andrzeja Różyckiego i Czesława Kuchtę. Główna impreza to była wystawa prac, zresztą najlepsza wystawa prac do dzisiaj, członków 061, która miała miejsce w ratuszu staromiejskim. Pan Busza, pan Hartwig, pan Lewczyński, pani Zofia Rydet. Ja tylko pokazuję, kto był obecny wtedy. Pani Nina Gardzielewska. Prace były pokazywane różnie. Ta praca miała skierować myśli oglądających w kierunku starej kuźni przy ulicy Podmurnej, gdzie właśnie ta praca Listopad Andrzeja Różyckiego była w podobny sposób eksponowana. Oczywiście była tam na tej wystawie troszeczkę zdjęć historycznych, dokumentacji historycznej. Wystawie towarzyszyło szereg wystaw w różnych miejscach oraz seminarium naukowe. Tu na przykład wystawa towarzysząca, wystawa Michała Kokota w Małej Galerii Fotografii. W przyszłym roku już międzynarodowy plener toruński odbywał się w międzynarodowym składzie, dlatego że zapraszano artystów fotografii z NRD, z Czechosłowacji, która miała wówczas fotografia czesko-słowacka, bo tak trzeba by było, czeska i słowacka, tak by trzeba było powiedzieć, była niesłychanie fajna, szanowana na całym świecie. Albo też pojawiali się artyści fotograficy z Łotwy, z Litwy. I tu mamy naszego Michała Kokota, Janusz Czarnecki z Warszawy, nie Marek Czarnecki, tylko Janusz Czarnecki z Warszawy. Oprócz tego jest Małek, oprócz tego jest właśnie Maksym Tank. Tak się ten człowiek nazywał. Z NRD. Jerzy Rygiel, Witek Jurkiewicz, Andrzej Brzeziński, Stanisław Fitak, Jakubowski, Stachu Wasilewski i Michlewski. Oni się sfotografowali
przed pomnikiem Kopernika, tym pomnikiem, którego chciał tutaj za, któremu na szyję chciał sznurek Michał Kokot założyć. Nie było to, co się nie udało w latach 80., to tak naprawdę nie udało się tej władzy podzielić miłośników fotografii w Toruniu na dwa zwalczające się obozy. To znaczy ten obóz, który uczestniczył w tym obiegu podziemnym, obiegu sztuki przy kościele i na ten obóz, który działał oficjalnie. Oczywiście Michał był jednym z wielu, którzy uczestniczyli w dwóch obiegach, w tym oficjalnym i nieoficjalnym. Ale Czesław Kuchta, którego na tym zdjęciu nie ma, chociaż w dalszym ciągu jest komisarzem, zaprosił również progresywnego artystę z Łodzi, Józka Robakowskiego, członka grupy Zrzeszeń 1, i Andrzeja Różyckiego, też członka grupy Zrzeszeń 1, na jeden z plenerów, w którym oni brali udział, którym oczywiście ich praca została nagrodzona, bo sztuka nie powinna poddawać się bieżącym wypadkom. Powinna mieć dalej, powinna patrzeć dalej i osiągać te cele, które są, wydaje nam się, nie do zrealizowania. Nie była to łatwa rzeczywistość. Tutaj znowu zdjęcie Artura Wiśniewskiego z protestu w 88 roku, w 1988 roku. To był protest przeciwko temu, że rząd nie chciał zarejestrować Narodowego Zrzeszenia, czy Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Starym sposobem myski zajechały od strony ulicy Szewskiej, od strony ulicy Marii Panny, od strony ulicy Różanej i Ducha, od strony Żeglarskiej, zamknęły czworobok rynku. Nic to nie pomogło. Niezależne Zrzeszenie Studentów zostało zarejestrowane. Solidarność, która została zarejestrowana jeszcze na początku lat 80., powtórnie zaczęła działać oficjalnie po 89 roku, ale to już jest zupełnie inna historia. Ten okres zamykamy w momencie, gdy Tadeusz Mazowiecki zostaje premierem rządu i to jest znowu rok 89. Szanowni Państwo, lata 80. w naszym regionie, podobnie jak w całym kraju, istniały pod dyktando wydarzeń politycznych. Tak to trzeba powiedzieć, że wydarzenia polityczne zdominowały naszą rzeczywistość. Mimo tego, że próbowano podzielić ten naród na ludzi myślących prawicowo i na naród myślących lewicowo, to się w przypadku pewnej społeczności fotograficznej w regionie nie udało. Niezależnie od tego, do jakiej roli zmusiła nas ta rzeczywistość polityczna, rzeczywistość społeczna, nadal spotykaliśmy się i nadal pozostawaliśmy sobą w znajomościach i przyjaźniach. To mi się wydaje, że to jest najważniejsze. Niezależnie od wszystkich innych rzeczy politycznych, nie udało się nas podzielić.